Pryzmat. Radio w internecie. W poniedziałek na antenie Radia Pryzmat. 19. Poza rządem. Program o organizacjach pozarządowych. Dobry wieczór, słuchacie Radia Pryzmat przez Staromiejskim Centrum Kultury i Młodzieży w Krakowie. Mówi do Was Agnieszka Tobiasiewicz, a to jest audycja poza rządem, o organizacjach pozarządowych i ogólnie sektorze trzecim. A słyszycie mnie dzięki dzisiejszemu realizatorowi Kamilowi Wójcikowi, który odtworzył pierwszy utwór Thomasa Alana Go Outside. Jak wiecie, słuchamy muzyki na wolnych licencjach. To tyle tytułem wstępu, a tematem naszej dzisiejszej audycji jest Solidarna Młodzież. Mamy w studiu dwie osoby. Barbarę Moś z organizacji Europe for Youth i Mateusza Mireckiego ze Szkoły Łączności, Technikum, Zespół Szkół Łączność. Mam nadzieję, że kojarzycie, bo w Radiu Pryzmat dużo osób, dużo absolwentów i uczniów tej szkoły pojawia się w studiu i przy realizacji dźwięku. Witam Was serdecznie. Cześć, cześć, dobry wieczór. Spotkaliśmy się, bo niedawno było podsumowanie projektu Rozgryź to, Solidarna Młodzież. Tak, tytuł projektu, tej edycji projektu to była tylko Solidarna Młodzież, natomiast jest to kontynuacją poprzednich dwóch edycji, Małopolski Dialog Młodzieży i Rozgryź to. We wszystkich tych projektach chodziło o dialog młodzieży z władzami za pomocą gry planszowej. I w trzeciej edycji zdobyliśmy rozszerzenie tej gry planszowej, która właśnie nosi nazwę Rozgryź to, na temat właśnie Solidarności, więc trzecia edycja tego projektu już nazywała się tylko Solidarna Młodzież. Co sobie stawiacie na celu? Co to znaczy, że chcecie, żeby młodzież dialogowała z władzą? Mm. Przez grę, to jeszcze brzmi wyjątkowo magicznie. Od wielu lat jesteśmy częścią takiego programu Komisji Europejskiej, który nazywa się Dialog Usystematyzowany. I on polega na konsultowaniu z młodzieżą z całej Unii Europejskiej, ze wszystkich krajów, tematów, które są na bieżącej wokandzie w polityce europejskiej, w polityce młodzieżowej na poziomie europejskim. Konsultacje, jak one są robione z młodzieżą, zależą absolutnie od państw członkowskich i zazwyczaj są one niesamowicie nudne. Więc co żeśmy wymyślili, to pytaliśmy młodzież, dlaczego nie bierze udziału w tych konsultacjach, czy temat jest zbyt mało, nie wiem, nośny, czy nie rozumieją za bardzo polityki młodzieżowej na poziomie europejskim. Wszystko tak, ale głównym problemem było to, że te konsultacje są niesamowicie nudne. W sumie to nie jest odosobniony problem, bo jak patrząc na w ogóle konsultacje społeczne, to dopóki problem nie dotyczy mnie bezpośrednio, czyli na przykład, nie wiem, że są konsultacje, czy będę mogła stawać samochodem przy swoim kamienicy, czy nie, to tak naprawdę nikt na to nie chodzi. Dokładnie, a temat typu solidarność, czy uczestnictwo młodzieży w życiu publicznym, to są wielkie hasła, bardzo ogólne. Jeśli młodzieży nie dotyczy, nie czują, że to dotyczy ich bezpośrednio, to jest coś, co się od nich wymaga, że trzeba zrobić coś dodatkowego, gdzieś pójść, coś wypełnić, coś zrobić. I też jednym z problemów było to, że młodzież nie czuła się kompetentna w problemach, o które je pytano. Typu właśnie wielki problem, solidarność między krajami Unii Europejskiej, czy nie wiem, włączenie młodzieży z mniejszymi szansami, czy właśnie dialog młodzieży z władzami itd. Więc wymyśliliśmy tak, że żeby rozwiązać wszystkie te problemy, żeby nie było nudno i żeby młodzież miała jakąś wiedzę na temat tego problemu, o który je pytamy, wymyśliliśmy grę planszową, która jest w zasadzie narzędziem nie tyle grą taką, w której można sobie pograć przy piwie, ale narzędziem edukacyjnym. Więc najpierw gra się o informacje z różnych sektorów o danym problemie. Można zagrać w kilkanaście problemów. Jednym z nich właśnie jest solidarność. Można zagrać w dyskryminację, co brzmi fajnie. Można zagrać w bezrobocie. W wykluczenie. I zbieram po prostu podczas tej gry przy okazji jakby wiedzę, jakieś fakty, tak? Dokładnie. Fakty statystyczne. Co to jest wykluczenie, w jakiej skali występuje w Małopolsce. Jak to wygląda w Krakowie, bo chcieliśmy to zrobić jak najbliżej tutaj lokalnie, lokalnego środowiska. Jakie są
obecne środki, które temu zapobiegają albo które to rozwiązują. Co robi miasto w tym zakresie, co robi województwo, jakie kompetencje ma konkretne ministerstwo w danym problemie i jakie są inicjatywy Unii Europejskiej w tym obszarze. Więc grając, rywalizując o informacje, o zasoby, o jakieś tam dodatkowe punkty, czytają karty, dowiadują się tych rzeczy, więc już są są wyposażeni w pewne zasoby, które im umożliwiają branie udziału w debacie. Więc pierwszym etapem projektu była właśnie gra, te warsztaty. W poprzednich edycjach to już było wszystko, potem już przechodziliśmy do debaty. Natomiast w tej edycji zrobiliśmy jeszcze temat pośredni, taki spacer badawczy śladami po Krakowie, śladami tego obszaru wykluczenia, który młodzież sama sobie zauważyła, że jest relewantny dla nich. Bo okej, to brzmi strasznie. Tak, właśnie. że istotny dla nich jest. Ten tak, który jakoś tam czują, że ich dotyczy, może tak. Tak, rozbijaliśmy problem wykluczenia właśnie na różne aspekty, na różne problemy i tam wynumerowaliśmy pewne jego aspekty, na przykład wykluczenie informacyjne, wykluczenie ze względu na nie wiem, dochody, zamożność, ze względu na wygląd, rasę, etniczność, orientację seksualną. I te tematy, dokładnie te, które teraz wymieniłam, były brane pod uwagę przy tym ostatnim projekcie. I te wszystkie, te problemy były tematami tych spacerów badawczych. Więc grupki młodzieży z kilku krakowskich szkół wyszły na miasto szukając albo jak ten problem wygląda w architekturze, na przykład wykluczenie przez infrastrukturę, bądź informacyjnie, czy informacja jest w sieci, czy na ulicy i tak dalej. Inne grupy podeszły do tego w ten sposób, że wcieliły się w grupy, które są wykluczane i szukały reakcji ludzi, albo robiły wywiady. A to wy narzucaliście im, w jaki sposób mają się zeznajomić, czy to nie była kwestia ich jakby wrażliwości czy pomysłu? To był ich wybór i podeszli do tego właśnie w bardzo różny sposób. Albo wcielając się, albo robiąc wywiady. Jedna grupa też nie wyszła w ogóle na miasto, tylko ta dotycząca informacji w sieci po prostu grzebała w sieci. Więc to też był fajny eksperyment. Super sprawa. To mogli jakby bezpośrednio dotknąć problemu, o którym w jakiś tam sposób myśleli teoretycznie, wiadomo. Jakieś tam pewnie fakty z życia im przychodziły do głowy, ale inaczej jest jednak popatrzeć na miasto, jakby koncentrując się na jakimś problemie. Jasne. Super sprawa. Znaczy tak myślę, nie wiem, czy jaki był odbiór młodzieży może tak tego pomysłu. Z perspektywy mojej tak. Wyglądało to dobrze. Wszystkie grupy, które przeszły do kolejnego etapu, czyli tam wygrały te warsztaty, grając w rozgryź to, wzięły udział później w tych spacerach badawczych. Sformułowały się grupki i poszli w miasto. I poszli w miasto, więc wyniki były dosyć fajne, więc wydaje mi się, patrząc na wyniki, bo nie mogę mówić za młodzież, jak bardzo im się podobało, czy im się nie podobało, więc to może oddam głos komuś innemu, ale jeśli chodzi o wyniki, to były naprawdę, naprawdę fajne. Dosyć głęboko weszli w temat i wydaje mi się, że też osobiście mogli go dotknąć przez rozmowy z ludźmi, z którymi się z nimi nie zgadzali, na przykład, bądź doświadczając rzeczy na własnej skórze. Poza rządem. Program o organizacjach pozarządowych. Solidarność to mi się tak bardziej każe tak bliżej akceptacji, że po prostu możliwość przebywania ze sobą, no bo jak przebywamy, po prostu akceptujemy się, nieważne co kto robi, nawet jak tego nie akceptujemy, to i tak mamy to w nosie, powiedzieć ładnie można, no ale po prostu można przebywać z tą osobą, pogadać z nią normalnie, robić różne rzeczy i to jest to, że nawet jak coś nam się nie podoba w drugiej osobie w zachowaniu, to może, no zwykle jej to mówimy, no żeby była tego świadoma, że jednak jeśli da radę się jakby powstrzymać od tego, to okej, ale taka główny cel to jest to, żeby nie narzucać nikomu niczego i wtedy po prostu się tworzy solidarność, bo jak nikt mi niczego nie narzuca, no to ja mam wtedy mam chęć po prostu przebywania z tą osobą, no bo wtedy mogę robić co ja chcę, mogę być sobą, ja też nikomu niczego nie narzucam i wtedy się tworzy taka jakby więź, no
z każdym człowiekiem będzie inna, bo z każdym człowiekiem się będzie przebywać inaczej. No mimo, że wszystko będzie to samo, jakby nikt nikomu nie narzuca, ale takie osobiste podejście do każdego, taka jakby spokojna więź. No i to jest ta cała solidarność dla mnie po prostu, żeby nie narzucać, być spokojnym. Ja myślę, że z tego, co powiedzieliście, to wydaje mi się, że też jest wątek wolności ważny. Jakby takie poczucie, że mamy prawo do swoich decyzji i do bycia tym, kim chcemy. Dobra, to już wiemy, bo jakby ten temat solidarności przewija się w ostatnim czasie bardzo mocno, tak? Bardzo w różnych kontekstach. Mieliśmy kryzys migracyjny, uchodźczy. Tutaj po prostu każdy odmieniał pojęcie solidarności w milionach odmian i kontekstach. I dlatego też chciałam dowiedzieć się, jak wy na nią patrzyliście w tym projekcie. To teraz Mateusza troszeczkę chciałabym przemaglować. A jak myślicie, czy to, co wam się udało zrobić, czy udało wam się podczas tego projektu chociaż zwrócić uwagę młodzieży na to, że trzeba w taki sposób patrzeć trochę, w sensie próbować taką postawę w sobie wyrobić, bo wiemy, że to jest tak naprawdę praca każdej osoby, nie? W tym sensie, że nie da się zrobić 3 lekcji i teraz jesteście już solidarni. No, wiemy, że to nie o to chodzi, nie? Jakby to nie jest takie proste. Wydaje mi się, że metody, które obraliśmy do tego, były o tyle odpowiednie, że młodzież mogła sama współdecydować o rekomendacjach. Wzięliśmy na tapetę kilka tematów i razem z decydentami, z ekspertami, z osobami z organizacji pozarządowych i z osobami, które zajmują się tymi tematami na co dzień, na przykład MOPS, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, przedyskutowaliśmy to i zbudziliśmy troszeczkę takie poczucie tego, że teraz ja coś mogę zarekomendować, więc to jest moja odpowiedzialność. I patrząc na przykłady, nie wiem, zachowań młodzieży wobec bezdomnych czy inne, mogliśmy przełożyć je na język rekomendacji dla władz publicznych. I to już jest ten krok dalej. To już jest ten krok, w którym podejmuje się jakąś akcję przez zarekomendowanie rozwiązań. I też wydaje mi się, że spacery badawcze wywołały taki efekt, że problemy zostały doświadczone i zauważone przez własne doświadczenie. Gra, myślę, że była takim wstępem do tego, bo to już był to było raczej zabawowo odkrywające informacje. Natomiast te kolejne etapy wydaje mi się, że mogły zadziałać lepiej. Nie wiem, co myślisz. Znaczy, ta gra sama w sobie u nas w szkole nie przebiegła jakby super pomyślnie, no bo pierwszą lekcję nie mogliśmy znaleźć osoby, a potem była wersja mocno przyspieszona, więc tak z gry wynikło mało, tak ujmując to lekko. No, ale to spotkanie właśnie wzbudziło taką postawę, że no, potrzeba trochę tej odwagi i inicjatywy, żeby po prostu zrobić coś z tym, bo potrzeba po prostu jednej osoby najczęściej po prostu, żeby ktoś się ruszył, bo tak samemu wyjść z tą inicjatywą to jest najcięższa rzecz. No i też wyszło na to, że niektórzy mogą się bać na przykład, że jak ktoś jest pod wpływem alkoholu, no to jednak to nie jest czasem bezpieczne pomagać mu, bo nie wiadomo, co on zrobi. I też najgorzej to jest też wyeliminować takie obrzydzenie, jakby, bo niektórzy właśnie, jak ktoś jest tak pijany, leży czy coś, no ale to jednak jest drugi człowiek, to jest osoba, no nie mamy powodu, żeby czuć się lepsi, więc no, traktujmy wszystkich równo, wtedy raczej będzie łatwiej zacząć to, po prostu tą inicjatywę. No poczujmy się po prostu w tej sytuacji i jakbyśmy odebrali osobę, która zaczęła to po prostu i taką osobę, która wyszła z tym, no. Ale tak nawet się człowiek lepiej czuje, gdy się takie coś zrobi, więc no myślę, że to jest no warte promowania, żeby po prostu zrobić to, no bo wiadomo jest, just do it, wszystkie te moje. W szkole też po prostu zrób to zadanie, też nas promują, ale no nie, no po prostu się czasem, ja też mam czasem, że to już widzę, już chcę zrobić, ale jednak coś mnie tak odpycha jeszcze. Trzeba to w sobie, jak się przełamie, to wtedy jest tak. Takie boskie uczucie, ale no właśnie, żeby to wiedzieli, że takie coś można zrobić, bo niektórzy tak nie wypada, no właśnie wypada i to jest ten problem, że jak każdy myśli, że nie wypada, to w końcu nikt tego nie zrobi, się zostawi, omije,
ktoś w końcu się tym zajmie, bo komuś tak zacznie przeszkadzać, że się na pewno tym zajmie, nas to nie będzie dotyczyć. I to jest to, czym to po tym spotkaniu właśnie, które jakby ta idea, którą wyniosłem, główna, więc mi się tam podoba. No to z tą myślą was zostawiamy. Myślę, że jest tam kilka rzeczy, które warto sobie przyswoić. A teraz Nobody, Heart with No Wishes. Teraz chcemy dowiedzieć się o podsumowaniu projektu Solidarna Młodzież 19 grudnia, tak? To już prawie miesiąc temu został projekt zamknięty, tak to chyba należy powiedzieć. Tak, nagrody rozdane, tak. Ręce uściśnięte. No, to zdecydowanie. Była debata finałowa w Centrum Obywatelskim. I ta młodzież spotkała się z decydentami. Jak ta debata wyglądała i kto de facto był tym, no kto się z kim spotkał i o czym, do czego debata miała zmierzać? Uczniowie, którzy przeszli do tych dalszych etapów, brali udział w spacerach badawczych, tudzież googlingu, mieli zgłębić trochę temat i przedstawić na fanpage'u, to jest fanpage Solidarna Młodzież, swoje obserwacje. Zazwyczaj w formie zdjęć, filmików, artykułów. Były bardzo fajne artykuły właśnie napisane przez młodzież w tym temacie, w który wybrali. I mieli przedstawić, to był początek debaty, i te obserwacje miały być takim kopniakiem do dyskusji dla wszystkich. Co z tym teraz zrobić? Jaki jest problem? Jak widać go w Krakowie i na czym on właściwie polega? Gdzie są jego źródła? Czym się objawia? I podyskutować razem z decydentami i ekspertami, którzy się tam zebrali, nad rozwiązaniami. I efektem była wspólna deklaracja w formie wypunktowanych rekomendacji dla miasta, dla władz lokalnych i też na potrzeby dialogu stematyzowanego, czyli na poziom europejski. One pojadą właśnie na europejską konferencję młodzieżową kolejną. Spotkaliśmy się tam w gronie organizacji pozarządowych, na przykład Wielokulturowego Krakowa, Fundacji Ukryte Skrzydła ze Staszkiem Banasiem i reprezentantami jednostek administracji miejskiej, na przykład właśnie MOPS, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Urząd Miasta i MOWiS, i Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych i pan Tomasz Telaczyński. Organizacje pozarządowe wspomniałam, tak, jeszcze było parę badaczy i specjalistów w temacie. Właśnie badaczy obszaru młodzież i osoby, które po prostu publikują w tym temacie, badają i tak dalej, i tak dalej. No i z tych wspólnych dyskusji wyszły nam fajne rzeczy w trzech obszarach. W obszarze informacji, w obszarze postawy wobec wykluczenia, wykluczonych właściwie, bezdomnych, ubogich i tak dalej. I w trzecim, najważniejszym, najbardziej, najwięcej młodzieży dyskutowało właśnie o tym, o tolerancji i akceptacji, o tym, jak wspierać tę postawę wobec różnego typu inności. Przejdźmy od razu do tego, jak, bo spisaliście wspólną deklarację woli i zdradźcie nam, co w niej jest, bo jak rozumiem, to jest taki wynik całego projektu i tej debaty. Tak. Jakby pomysłów też młodzieży na to, jak to nasze społeczeństwo być bardziej solidarne. Czy bardziej młodzież powinna być solidarna, tak, bardziej w tym temacie. Tak, to są rekomendacje dla miejskich polityk, w ogóle dla polityk młodzieżowych. Młodzieżowych, skierowanych do młodzieży i dotyczących obszaru młodzieży. I w tych trzech obszarach sformułowaliśmy takie podstawowe wnioski z dyskusji, czyli jak wygląda problem, bardzo telegraficznym skrócie, i wypunktowaliśmy kilka propozycji, które padły właśnie na debacie. Jako że zostały zaakceptowane przez wszystkich uczestników, myślę, że są one na tyle akceptowalne, że mogą dostać się do odpowiednich uszu. Też opublikowaliśmy je i na fanpage'u, i przesłaliśmy je do instytucji, które brały w nim udział, i też sformułowaliśmy je w formie raportu. I tak w obszarze informacji, może powiem tylko skrótowo o tych postulatach.
zauważono potrzebę tego, żeby wspierać i rozwijać umiejętności krytycznego myślenia młodzieży, weryfikacji faktów, docierania do źródeł informacji, weryfikacji ich prawdziwości. I takiej postawy właśnie krytycznego myślenia wobec jakichś rewelacji, które wydają się ciekawe, budzące emocje, acz niekoniecznie prawdziwe. Te prawdy objawione, o których mówił Mateusz. Kolejny postulat, wspieranie uczestnictwa młodzieży w obiegu informacji, żeby młodzież była też częścią tego obiegu, tworzyła te informacje i tłumaczyła je na język, bądź formułowała je w takim języku, w jakim młodzież mówi i rozumie, nie w języku tak zwanego BIP-u. Co jeszcze? Chcieliśmy włączyć szkoły i nauczycieli do tego obiegu informacji, jako że też zauważyliśmy i wiele osób to potwierdza, że nauczyciele są takim pośrednikiem informacji, weryfikatorem prawdziwości informacji, więc wykorzystując tą rolę, którą już spełniają, potrzeba ich wspierać właśnie w tym, żeby mogli pełnić tą rolę, żeby mieli też dostęp do informacji, które mogą później przekazywać. No i zwiększenie dostępu do nauki dla młodzieży. Właśnie do wydarzeń nie tyle kulturalnych czy społecznych, ale właśnie naukowych. To był dosyć fajny i nowy postulat. Wcześniej ja się z nim nie spotkałam, ale jestem pod wrażeniem. I teraz czekamy na to, jak dane instytucje zaabsorbują te rekomendacje i co się wydarzy. Tak, akurat jesteśmy w dobrym momencie, bo tworzy się strategia Młody Kraków 2.0, strategia młodzieżowa. Trwały badania, teraz będziemy formułować pierwsze założenia i odbędzie się też jeszcze w Krakowie tak zwany Youth Krak Hackathon młodzieżowy, gdzie młodzież też będzie mogła wypracować swoje postulaty, projekty, które będą mogły być realizowane w ramach strategii Młody Kraków 2.0, więc jesteśmy w idealnym momencie na to. Super. No to miejmy nadzieję, że te naprawdę wydaje się sensowne i przemyślane pomysły, czy jakieś intuicje zostały podjęte. Niewątpliwie trzeba się cieszyć, że miasto w ogóle podejmuje to wyzwanie, bo też pamiętam, że przy budżecie obywatelskim było dużo jak byłam na podsumowaniu, to osoby koordynujące budżet zwracały uwagę na to, że chcieliby, żeby młodzież w tym brała udział. I były różne inicjatywy i nietrafione, kompletnie nietrafione. I chyba to też była jakaś jakiś punkt, żeby może wyjść do tej młodzieży i może dowiedzieć się, jak do nich dotrzeć, bo jakby jak dorośli próbują wymyślić, jak dotrzeć, to trochę nie wyszło, nie wychodziło. Tak, ideą jest właśnie, żeby to sama młodzież robiła. No. I też zagospodarowanie tego aktywności oddolnej właśnie młodzieży, nie angażowania młodzieży do czegoś, co już jest zorganizowane, ale na przykład przez ten projekt młodzież sama zauważyła, że to jest problem i wymyśliła rozwiązania, więc to jest też pierwszy krok do tego, żeby wziąć za to też odpowiedzialność. To jest, myślę, piękna puenta naszego spotkania. Powiedzmy jeszcze też, jak się skontaktować ze stowarzyszeniem, jakby ktoś chciał. Pozostały nam jeszcze dwa obszary, to może tylko skrócę. O, może tak, oczywiście. Wobec bezdomnych, po prostu podjąć temat bezdomnych i w obszarze wspierania tolerancji czy akceptacji innych. Bardzo ciekawe postulaty, może wspomnę tylko kilka. Wprowadzić rzetelną edukację seksualną, która weryfikuje mity, które krążą o osobach homoseksualnych. Rewelacja. Uświadamiać o prawach ucznia, o tym, że uczeń, młodzież, dziecko ma pewne prawa, które należy egzekwować. Prowadzić dialog w szkole, współdecydować razem z uczniami o tym, co się dzieje w szkole, metodą edukacji obywatelskiej. Powstał też taki pomysł, nie nowy, wprowadzenia rzecznika praw ucznia w każdej szkole. Jednocześnie przygotowywać zarówno młodzież, jak i dorosłych do współdecydowania i umożliwiać młodzieży poznawanie tej różnorodności i integrowanie się. I tu już zamykam. Do szczegółowych rekomendacji odsyłam do fanpage'a Solidarna Młodzież. Tam w takiej postaci infografiki sformułowaliśmy wszystkie punkty, postulaty. Niewątpliwie mamy pracę na
przynajmniej kilka lat. Tak, to... jak się skontaktować z nami? Mhm. Jesteśmy przy Urzędniczej 14/1, wyjście od podwórza. Przez maila info@europeforyouth.eu, Europe for Youth z czwórką w nazwie, Europa dla Młodzieży po angielsku, i numer telefonu 500-304-031, no i Facebook, fanpage Europe for Youth, bądź grupa na Facebooku, Stowarzyszenie Europe for Youth. Dziękuję za dzisiejsze spotkanie. W studiu Radia Pryzmat była Barbara Moś i Mateusz Mirecki. I oczywiście Agnieszka Tobiasiewicz, a realizował nas Kamil Wójcik. Do usłyszenia za tydzień.